muszę wam powiedzieć, to szybko już wam powiem, bo nie wiem, może kiedyś wam dotnę filmiki, bo już opowiedziałem o różnych tutaj rzeczach. Fale nie widzicie, statek musiał płynąć, pewnie za moimi plecami był, bo coś jakiś mały, a jednostka pewnie. Tu macie ekologię, rura spustowa poniemiecka, która deszcz odprowadza z góry, bo tu jesteśmy w takim miejscu, gdzie jest wypłaszczenie, z tyłu za moimi plecami jest bardzo wysokie, takie wzniesienia są. Oczywiście ulica i to wszystko spływa. Oczywiście to do tego jest podłączone całe szambo, to historia długa, z tej rury to wszystko wypływa. Obok tej rury ostatnio się okazało, że jest jeszcze jedna rura, taka mała, z której już kompletnie płynie szambo. Tu nie dało rady siedzieć, bo jak były ostatnio duże deszcze, to wypłukała ta mała rura z podziemi w piach i zrobił się taki lej. To zostało zgłoszone, bo tu śmierdziało tak, jakbyśmy siedzieli na szambie, no i przyjechały odpowiednie służby, żeby to zrobić i zasypały z powrotem tę rurę. Tu macie mebelki, tutaj będą też 3-5 sierpnia, będziemy witać żaglowce. Te wszystkie żaglowce będą płynęły tutaj i największe statki, które wpływają, to nie widać tych drzew, które tam są teraz w tle. Czyli to są naprawdę duże, to jest 12,5 metra gwarantowane głębokości. Tam przy tym znaczniku nawigacyjnym czerwonym w tle jest przejście święte na jezioro Dąbie, trzecie jezioro pod względem wielkości w Polsce i tam jest betonowiec zatopiony, bo Niemcy budowali te statki z betonu. Jak ktoś nie wierzy, że statki z betonu mogą pływać, to poczytajcie Betonowce Szczecin. I tutaj już w telegraficznym skrócie, bo zrobiłem wam już tyle opowieści, że zostaną w historii kiedyś. Tu jest Orlen. To jest dzielnica, to jest północ Szczecina wzdłuż Odry po niemieckiej stronie, czyli po stronie zachodniej Odry. A to jest Odra Zachodnia w ogóle, zapomniałem wam powiedzieć. Ta Odra mało dostała, jeżeli chodzi o katastrofę na Odrze, bo dalej jest jeszcze Odra Wschodnia, w której jest główny nurt, ale on dostał mniej. Znaczy tam poszła cała ta, tam ryby wyławiano, choć w Szczecinie i tak nie dostał za dużo. Macie plac zabaw, Orlen, tu jest dzielnica północna, jak wam powiedziałem, tu nikt o to nie dba, o dzielnicę północną, to jest postoczniowa dzielnica, za to mówią patologia, nie jest najlepiej. I rozbierają tu kamienice za kamienicą. Jak w Szczecinie te piękne poniemieckie kamienice są remontowane w centrum, to tutaj na północy rozbierają ze względu na to, że szykują wszystko pod deweloperkę. Po prostu kamienica za kamienicą jest rozbierana. To jest straszne, jakbym wam pokazał, jakie kamienice, tutaj perełki już zostały rozebrane. Tu nawet jak macie Orlen, to przed Orlenem w moją stronę była taka kamienica narożnikowa już od strony Odry. Piękna z czerwonej cegły, nie ma jej. I tu macie statek, na którym stała kamera z żaglem. Żaglem to jest taki fotopunkt i można na niego wejść od strony drzewa i być jak na Titaniku. I jeszcze jednym Titaniku i Titaniku. I tak to widzicie, nasza plaża. Tam się, jeżeli chodzi o te kwestie, taki drugi pomost z tyłu widzicie, to tam ludzie skaczą z tego, do tego szamba tutaj w Odrze, więc XXI wiek, leje się szambo każdego dnia do Odry, nikt się tym w ogóle nie przyjmuje. Ten wojewódzki inspektor ochrony środowiska już 4 razy pisał do prezydenta miasta, żeby coś z tym zrobił, nic z tym nie zrobili. I tak tytułem wstępu, no a tu po tańcówka będzie, już nie wiem, w którym nagraniu to powiedziałem. Tu będą, jak będą przypłyną żaglowce, to my zrobimy tu w ogóle tak, że będzie wielki głośnik, z którego będziemy witać wpływające jednostki syrenami. A tu będzie od tego żagla, będą rozwinięte liny i będzie zrobione takie zadaszenie i tu będzie potańcówka. Więc zapraszamy, jak ktoś chce zacząć statki i potańczyć, to zapraszamy. I teraz wyłączam i mam nadzieję, że się nagram.